Drodzy aktorzy i drodzy widzowie, od 17 lat w różnych częściach Polski odbywają się eliminacje do Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana. Nazwa tego festiwalu pochodzi od imienia świętego brata Alberta, malarza, a zarazem patrona wszystkich ludzi, którzy dobrze czynią. W tym roku jest to szczególny festiwal, dlatego że zgodnie z decyzjami Senatu, Sejmu Rzeczypospolitej i władz kościelnych obchodzimy rok jubileuszowy świętego brata Alberta, albo 100 lat temu Boże Narodzenie został wezwany już do nieba, odszedł z ziemi, ale pozostawił ślad w postaci dobrych dzieł. I dlatego w czasie tego festiwalu będziemy wspólnie cieszyć się i radować, że wśród nas są ludzie dobrej woli, ludzie dobrzy jak chleb. Artyści, ale też zwykli ludzie, którzy w najróżniejszy sposób pomagają osobom niepełnosprawnym. Dla Fundacji imienia brata Alberta jest to również jubileusz 30-lecia powstania tej organizacji. Festiwal co roku organizują dwie fundacje. Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz wspomniana Fundacja brata Alberta. Finał odbędzie się 13 marca w Teatrze Słowackiego w Krakowie, ale tak jak co roku, korzystając z gościnności władz samorządowych Torunia i dyrekcji Teatru Baj Pomorski, odbywamy eliminację dla Polski Północnej. Najlepsza grupa teatralna i najlepszy solista muzyczny pojedzie do Krakowa, aby występować tam w czasie festiwalu, natomiast ci, co zdobędą drugie i trzecie miejsca, będą też uczestnikami tego festiwalu jako widzowie. Chciałem wszystkim, którzy biorą udział, życzyć powodzenia. Także tym, którzy towarzyszą, aktorom. Przecież to nie tylko ci, co występują na scenie, ale także terapeuci, osoby, które przygotowują stroje, dekoracje, no i widzowie, ci, co bez których ten teatr byłby niepotrzebny. Najważniejsi są widzowie i aktorzy. Niech więc ta piękna atmosfera wzajemnej życzliwości, dobroci towarzyszy. A wszystkim życzymy, czego się życzy aktorom. Ja nie mogę tego powiedzieć tutaj, bo jak patrzę na tę scenę, ale w Teatrze Słowackiego zawsze mówiono, aktorom się życzy połamania desek na scenie. Natomiast tutaj nie można tych desek połamać, bo by nas nie wpuścili drugi kolejny raz. Ale żeby takie iskry radości, szczęścia tryskały tutaj ze sceny. Powodzenia. Za chwileczkę wystąpi przed Państwem pierwszy zespół z Fundacji imienia brata Alberta, z warsztatu terapii zajęciowej Bratanki. Nazwa zespołu to Bratanki, a tytuł przedstawienia Szczęście. Szczęście na podstawie bajki Benedykta Herca Trzewiki Szczęścia. Bajka opowiada o sprytnym szewczyku, który dobrze wie, czym jest szczęście i radość życia, oraz o rozkapryszonej, znudzonej i smutnej księżniczce, której nikomu nie udało się dogodzić. Szewczyk przy pomocy tajemniczych trzewików pokaże królewnie, co to znaczy być szczęśliwym. Trzewiczki, jak łatwo się domyślić, będą wstrętne, źle uszyte, a przede wszystkim za ciasne. Nic dziwnego, że gdy po trzech dniach król z królową pozwolą księżniczce wreszcie zdjąć okropne buciska, doceni to, co wcześniej miała i poczuje się szczęśliwa. Moral tej bajki jest taki, że własne szczęście można docenić dopiero wtedy, kiedy zazna się odrobinę goryczy. Aktorzy występujący to: królewna Małgorzata Gers,
Królowa Małgorzata Hajdyś, Król Bartosz Kozieł, Szewczyk Karolina Kołodziej, Trupa Teatralna, Kinga Peliwo, Marcin Bronicki, Joanna Bojanowska, Piotr Hangowski i Magdalena Roszyk. A dwór to Małgorzata Gers, Marlena Marchelak, Daniel Cierża, Wojtek Kozieł, Marcin Jankowski. Narratorem jest Karolina Żuk, fotografa gra Kamila Okrucińska, a mędrca Tomek Brzeziński. Spektakl przygotowały terapeutki Agnieszka Krajkowska-Wierzba i Iwona Mieszczanki. Oczywiście przy współudziale aktorów występujących w spektaklu. Kostiumy zaprojektowała i uszyła pani Edyta Kornacka. A sam zespół chciał po sobie powiedzieć, że dzisiaj jest dla nas bardzo ważny dzień. Jako pierwsi rozpoczynamy Albertianę i kolejny raz występujemy na deskach Teatru Baj Pomorski. Małgosia, która gra królową, i Bartek, który gra króla, po raz pierwszy mogą zaprezentować się państwu w baju. Nie ukrywamy, że mamy tremę. Dzisiejszy występ poprzedziły miesiące pracy. Najważniejsze jednak dla nas jest to, że wszyscy możemy się podzielić naszymi talentami i wspólnie doświadczyć nowej przygody. Bawcie się razem z nami. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Thank you.
szczęścia wraz z akcem już powiedz choć słówko, skinieną główką, a gaj niebieski zakwitnie róż. Ręce opadają, głowa się nie mieści. Złote i zdęce, drewna szepce. Co to jeszcze? Zdrowie źle! To miał trudne na to nie do wiary! A bo ci szczęścia o dziecię me, hej zwołać męce, niechaj tu w prędce. Wiatkiem córce mi szczęścia treść. Dobra, ci widok.
Oto i przez króla, na dworze króla, pana dość wdzięcznie usiadł.